No witam, no i mamy to. Atomowe serce, następny odcinek. Proszę bardzo, jedziemy dalej. Co my się tu mieliśmy dostać? Aha, do stacji, tak? Dobra. No co się dostaniemy? Tam już coś sobie namierzałem, tak? Dobra, tam musimy iść. No to tam pójdziemy. Za dużo leczenia nie mamy. Trochę lipa. Tu nas zewsząd namierzają. Tu pójdziemy sobie boczkiem, boczkiem. Czy ja tam zejdę? Zejdę. O kurde. Jaka się przebrała. One we mnie strzelają, tak? Dobra, ale tu się otworzyło. Okej, okay, dobra, to lecimy. Tu się otworzyć nawet. Kurde, ale tu tego jest. Ja pitole już. O Jezus Maria, zginę zaraz. Kto tam strzela? Gin, bo tu jest jeszcze ten palant do bicia. O kurde, no. No dobra, trzeba uciekać się samochodem. Buknąć samochód. Dobra, skończyło. Miarka się przegrała. Żarty się skończyli. Ten jeszcze żyje. Nie ma tu żadnych części. Chciałem do samochodu dojść. No i jedziemy, dobra. To już naprawili? No to mi się podoba. Chyba maska mi się otwiera. Ale nuta. Dobra, gincie świecie. No sterowanie to powiem wam, że jest wiadomo jakie. Ale klimat jest kurde nieziemski. Teraz mi się samochód rozwali. No dobrze. Dobrze, że ten samochód wzięliśmy, przecież to jest spektakl. Ciekawe, czy tak prawie każdym samochodem da się jechać. Znaleźliśmy stację. Pociąg cały czas tu stoi.
Musimy tylko usiąść i ruszamy. Mam szczerą nadzieję, że nie napotkamy po drodze przeszkód. Nie zapeszaj, Łapo, bo jeszcze pocałujemy klamkę. Wszędzie leżą trupy. W ogóle nie spodziewali się robotów. Dobra, leci na mnie? Co ty nie powiesz? Też bym się nie spodziewał. Ciekawe, czy oni wszyscy przylecą, nie? W razie roboty wyciągnęły cały kraj z bagna. 10 lat później wszyscy byliśmy przekonani, że są pomocne i niezawodne. Dobra, wychodzimy stąd i lecimy do góry. Tak tylko wstępnie patrzę, czy coś tutaj ciekawego może jest. Dobra, nie będę, kurde, marnował amunicji. Tam chyba też ziomek leci, nie? Czy nie? Dobra, idziemy do góry. Ej, bo nie widzę czasu, czekajcie. No, teraz widzę, dobra. Mieliśmy się dostać na stację i się dostaliśmy, tak? Czego chcieć więcej? Jaki pociąg tutaj? Jak ten, Snow Pricer, czy jak to tam... On jest z nami czy przeciwko nam? Nie, no chyba z nami, dobra. Dzień dobry, towarzyszu. Witamy na pokładzie Wiru, unikatowego pociągu dużych prędkości i tłumy systemu transportowego zakładu 3826. Muszę natychmiast dotrzeć do WOGN. Z przyjemnością w tym pociągu. A ja mam mikrofon czy mam, dobra. Obecne obciążenie linii kolejowej wynosi 0%. Aha, czyli... Możliwy natychmiastowy odjazd. Aha, myślałem, że będziemy musieli naładować jakiś prąd albo coś. Świetnie, ruszajmy. Zakładam, że nabyliście bilet. Bilet? Pojebało cię? Dookoła leżą same trupy. W całym zakładzie ogłoszono sytuację awaryjną. Odpalaj pociąg w tej chwili! Zgodnie z przepisami ZSRR, darmowy przejazd przysługuje wyłącznie ciężarnym kobietom oraz niepełnosprawnym pasażerom. A kombatantom? Nie wykrywam oznak ciąży. Proszę o zaświadczenie od lekarza ginekologa. Ja ci pokażę oznaki ciąży, ty kupo złomu. Jeśli macie niepełnosprawność umysłową, proszę o stosowne zaświadczenie. No, pierdol się. Towarzyszu majorze, proszę zauważyć, że ten akurat Rafik nie jest samodzielnym robotem. Jest powiązany z Wirem, a więc niszcząc go zniszczycie i pociąg. No dobra, posłuchaj. I musi przetrwać jednak. Skąd właściwie mam wytrzasnąć ten twój bilet? Bilety można kupić w najbliższej kasie biletowej. Dla pasażerów podróżujących z dziećmi obowiązują specjalne zniżki. W jakiej kasie biletowej, tempaku? Kasy są zamknięte, wszyscy nie żyją. Nikt nie sprzedaje biletów. Zgodnie z przepisami ZSRR, darmowy przejazd przysługuje... Tam jakie te przetwory. ...kobietom oraz niepełnosprawnym pasażerom. Zamknij się już! Chyba szybciej doszedłbym z buta. Jaką ma polerkę, nie? Na pewno nie zwariowałeś jak pozostałe roboty? Nie zamierzasz czasem rozbić pociągu i nas zabić? Bezpieczeństwo pasażerów jest priorytetem każdego robotycznego pojazdu. Nasze algorytmy... Widziałem już, co potrafią wasze algorytmy. Widzieliśmy tak. Wszyscy. Czy jest na tej stacji kapsuła neuropolimerowa z instrukcją sterowania pociągiem? Mógłbyś sam go poprowadzić. Niestety nie jest to punkt przesiadkowy. Nie znajdziemy więc takiej kapsuły. O, żeż ty... No zapytajmy. Gotowy pociąg, tak? Co w nim takiego wyjątkowego?
Lata czy coś? Rewolucyjny system transportowy kolei magnetycznej, opracowany przez inżynierów Czełomieja, pozwala pociągom dużych prędkości wir osiągnąć nieprawdopodobne prędkości bez niedogodności dla pasażerów. Wir nierozerwalnie powiązany z siecią neuronową samodzielnie dostosowuje prędkość i harmonogram na podstawie liczby pasażerów w pociągach oraz poczekalniach po wprowadzeniu systemu Collective 2.0. Wystarczy już, rozumiem. Nie mam na to czasu. No i dobra. Dobra, zabieram się stąd. Gra zapisana, no ale pociąg, kurde. Tu są jakieś rzeczy do zrobienia. Co niby mam zrobić? Przeszukać każde ciało? Sugeruję przesuwać spolimeryzowane ofiary. Kurwa, wolałbym tego nie robić. Dobra, jest ta nutka. Dobra, dawaj, gościu. Kurde, no ja myślałem, że odskoczę, ale... Jezus Maria. Muszę kupić bilet na pociąg. Dobra, jeden odpad. Nie jestem w nastroju na pogaduszki. Szukamy następnego dziada. Przejdę się na chwilę. Kurde. Najgorsze jest to, że ich nie idzie zablokować tego ataku. Lecz się, lecz się, lecz się. Dobra. Dobra, gościu mnie... Kurzył mnie. Normalnie, w normalnych grach byłaby tu jakaś skrzyneczka, nie? Jest! Nie, no jednak, szary to, kurde, no ma ten zmysł, nie? Kapsuła adrenaliny to jest, no dobrze. Żeby nie było, ja nie wiedziałem, że ta skrzynka tam będzie. Ale sami widzicie, że... Nie no, jest... Klimat, wam powiem, że tu jest zarąbisty. Coś mi tutaj... przeskanowało. Kolega! Ratunek! Awaria! Przepraszam, towarzyszu. Macie może bilet? Muszę lecieć. Ramenki! A ratunek! Co? Zawiodłem wszystkich. Ludzie umierają. Eliminacja była właściwa. Słońce! Dupę. No nie mogę. Co za strata czasu. Roboty! Gdzie jest ten bilet? Nie cieszą. Będę miał to na uwadze. Ostatnia opcja tam została. Dobra, a tam też wejdziemy sobie, nie? No tutaj co? Plac zabaw? Tam do góry co będzie? Będzie coś? Jak myślicie? Myślałem, że nie idzie wejść. No i nie wiem, czy on mnie chciał, czy mnie nie chciał. Dobra, tutaj jakiś alternator podniosłem. Dobra, idziemy tam po ten bilet, może trafimy w końcu. No widzicie, dobrze, że tutaj po drodze nie eksplorowaliśmy, bo by się okazało, że
On tak od jednego strzała powinien padać. A strzały to myślę, że przyginie się pałoń. Niech będzie po farmy. Są tu jakieś fanty? Tu ktoś z kibla wyskoczy jak nic. Myślę, że tam ewidentnie ktoś leje. Coś, że zaraz się wystraszę. Ej, no to jest... Gdzie to jest w końcu? Ciekawe, czy tamtędy idzie. O, dobra, wpłynęli mi tam. Towarzyszu, możecie mi dać bilet? To pilna sprawa. No szar jednak. Uciekajcie, jak najszybciej opuścicie ten teren. No opanowane to takie ja rzeczy. To ja mam posprzątać ten bajzel. To samo myśleliśmy, kiedy zawuł alarm. A teraz się ukrywamy, zamiast naprawiać roboty. Czyli pewnie macie stary bilet. Nie, mam miesięczny. A może to już następny miesiąc? Od jak dawna tu leżę? Nie, wciąż mamy ten sam miesiąc. Mógłbym pożyczyć ten bilet, towarzyszu? Wam nie jest już potrzebny, a ten cholerny Rafik robi sobie ze mnie jaja. Widzieliście Rafika? W żadnym wypadku się do niego nie zbliżajcie. Jak coś do niego powiecie, to was zabije. To się zgadza. Od rozmowy z tym kretynem mam ochotę się zabić. To jak z tym biletem? To znaczy? Macie go czy nie? Teraz na kawę wymyślcie sobie. Jest w kieszeni. Ja nie sięgnę. Jasne. Dziękuję, towarzyszu. No i fajno, mamy bilet. Nie rozmawiajcie z Rafikami, są niebezpieczne. Skrzynka. Coś ciekawego? Naboje. Fajnie. Naboje do kałasznika, my jeszcze kałasznika nie mamy. Dobra, lecimy tam do tego pociągu z powrotem. Ale idealny odcinek, co? Idealny. Mój samochód, kurde. Totalnie zniszczony. Damy Rafikowi bilecik. Rafik chce bilecik. To będzie nawet dobry tytuł odcinka. Dzień dobry, towarzyszu. Witamy na pokładzie Wiru, unikatowego pociągu dużych prędkości i to już wszystko wiemy. Systemu transportowego zakładu 3826. Ten bilet może być? Dasz mi w końcu pojechać? Dlaczego nie powiadomiliście mnie wcześniej o dokumencie podróży, towarzyszu? Mógłbym przyspieszyć odjazd pociągu. No bo wtedy go nie miałem. A więc to nie dobry jest. Bilet. O, ludzie. Podróż z biletem innego pasażera nie przystoi obywatelowi kraju Rady. Co powiedziałeś? Proszę się nie martwić. Po analizie danych stwierdzam, że jesteście oficerem służb mundurowych, badającym sytuację awaryjną. To jasne, że w tych okolicznościach przysługuje wam bezpłatna podróż. Serio? Proszę zająć dowolne miejsce. Pociąg odjeżdża za 10 sekund.
Wow. Ja to pitole. Prawdziwy cud technologii. Pociąg odjeżdża ze stacji. Następna stacja Słoneczna. Charles, historia śmierci profesora Zacharowa wydaje mi się prosta. Co ci się w niej nie podoba? Już to przerabialiśmy. Zbyt wiele w niej pytań bez odpowiedzi. No i fajnie. Słuchaj, muszę dojść do prawdy. Sechenov to jedyna bliska mi osoba, dobra? Rozumiem, dobra. Idealny odcinek nam wyszedł. Nie wyobrażam sobie. Oczywiście kopy strajki, jak najbardziej. To nie ma sensu. Znaczy, po co mu to? Właśnie, po co? O ile Zacharow nie zdradził go tak samo jak inni współpracownicy, na przykład doktor Filatowa. Filatowa szła ślepo za Pietrowa. O kurde, zaraz coś nas dupnie. O jedny. Zaraz się lanka skończy. Wiedziałem. Za fajnie by było. No i kij. Zapadł się pod ziemię. Jaka piękna tragedia. Ej, jest na ktoś żyje. Nie umieraj mi tu, człowieku. Szybko, wstawaj i znajdź kryjówkę. Zajebisty odcinek. Co mówił Sechenov? W porządku, Tom. Spokojnie. Tak, dobra, to tak. Towarzysz Mołotow teraz. No nie. Dobra, towarzysz Sechenov chce, żebyście tam pojechali i zaczęli ćwiczenia sytuacji awaryjnej, jasne? Bo jakie licho? Dobra, niech będzie, tak. Coś jeszcze? Towarzysz Sechenov prosił przekazać to urządzenie. Co to jest? Może się przydać. CP3, jesteście żołnierzem! Powinniście mnie osłaniać! O co ci chodzi? No to mnie osłaniajcie! Co? Dokąd się wybierać? Jeny. No co za gość. No jeszcze mi ten wywalił. Dobra, gin. No nie, no nie wierzę. No trzeba tutaj po prostu zastosować. Dobra, koniec śpiewki. Zupełnie jak w Moskwie. Nawet lepiej, bardziej futurystycznie. No i słuchajcie, my kończymy ten odcinek, czyli idealny odcinek, w ogóle zarąbisty odcinek. Się podobało. Chciałem powiedzieć, że klimacik jest niesamowity tej gierki, naprawdę. Słuchajcie, kończymy. Dzięki za obejrzenie odcineczka. Widzimy się na następnym odcinku. Słuchajcie, troszeczkę sobie tą kamerę jeszcze dam do góry, żeby nie było. Także bye. A, no i ten, jakby to powiedzieć, udanego weekendu.